tak naprawdę nie wiem, no jeszcze niedawno było mówione, że będziemy gdzieś walczyć o utrzymanie, a teraz naszym celem jest na pewno pierwsza ósemka, a co będzie ponad to, to plus dla nas. Początek też bardzo słaby, gdzieś dopiero ta końcówka lepsza i z tej końcówki mogę być zadowolony, ale trzeba tak, fajnie by było przez całą rundę utrzymać taki poziom jak na końcu. Myślę, że zapracowaliśmy dzisiaj na to zwycięstwo, bo z przebiegu całego spotkania przez większość meczu kontrolowaliśmy to, co się dzieje na boisku i byliśmy przy tym w miarę skuteczni, więc myślę, że zasłużono nasze zwycięstwo i cieszymy się, że tak optymistycznie zakończyliśmy te rozgrywki. Na pewno był okres, gdzie mieliśmy też problemy, nie można tak powiedzieć, że tych problemów nie było. Tym bardziej cieszę, że po tej gdzieś tam w pierwszej połowie, po tej takiej słabszym okresie, gdzie troszeczkę nasza gra siadła, po przerwie tym bardziej cieszę, że wyszliśmy i udało nam się wygrać jasno. My patrzymy cały czas na siebie przede wszystkim, bo wszystko zależy od nas, od naszej gry, od naszych wyników, więc nie patrzymy na inne zespoły. Cieszymy się tym zwycięstwem i tym, że kończymy rok na jakby nie było wysokim miejscu. Zarówno cały zespół, jak i moja runda, myślę, że niezłą. Można zaliczyć ją do niezłej, bo wiadomo, że zawsze może być lepiej. Ale nie ma co się zachwycać tym, co było teraz trochę wolnego i od następnego roku znowu trzeba się wziąć ostro do roboty. Tak, wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz tu w Lubinie, lebo pri tej tabelke, która tam teraz je, že tie družiny sú tam veľmi vyrovnané, tak sme sem išli pre 3 body. Chceli sme tu na silou mocou vyhrať, aby sme sa utrimali čo najvyššie v tej tabulke, a preto to bolo aj pre tú družinu od počiatku ťažké hrať na víťazstvo na 3 body, ale ja si myslím, že do toho meču sme vstúpili dobre, dali sme rýchlo gól Ečikom Janoškom, ale potom vlastnými blendami, individuálnymi blendami sme postavili Zaglebie na nohy a v poslednej, ostatnej minúte prvej púlky nám strelili branku, ale trochu v šatni sme museli byť hlasnejší, alebo trochu iné slová tam padli, aby sa tá druhá púlka znovu vrátila tam, aby sme znovu hrali pivku, aby sme mali pivku pod kontrolou, aj celú hru pod kontrolou. A potom už keď sme strelili tú branku, tak si myslím, že sa tak aj stalo a že celý ten meč sme mali pod kontrolou a že sme zvíťazili zaslúžene. Ja to tak nevidím. My máme iné ciele. Ja keď som prišiel do ruchu, sme byli na tretie mieste od konca v tabelce. My pozeráme na situáciu meč od meču, zápas od zápasu a jednoducho teraz je tá situácia taká, že na začiatku, keď som tam došiel, bola tá nejaká úloha utrimať sa nejak v líge. Teraz je tá situácia taká, že ten cieľ máme prvá osmička a dnešnými tromi bodmi sme sa k tomu dostali zase bližej, ale ešte je bardzo veľa mečov a dovtedy ja si myslím, že tá otázka je skôr utopiou nejak pre ruch. Ale nie, ako určite nie, ale my máme ciele hrať dobrú pivku, čo sme dnes ukázali, vyhrávať punkty, baviť kibicov a to sa nám zatiaľ darí a o nejakých puchároch. Pane Bože, to je dobrá otázka, ale to je skôr nemožné. Ja uvedám, že komentář po tým meču povinien byť radšej krutký. Vyhrála to žena, ktorá umiała zdobyć bramki, wykorzystała nasze błędy w kolejnym meczu. Nasze błędy. Drużyna, która tym bardziej uzyskawszy tak szybko prowadzenie, grała spokojniej, a w drugiej połowie no, czekała na nasze ataki pozycyjne, które najczęściej były nieudane. Kolejny błąd w grze obronnej. Dawno nie pamiętam, żeby się zderzyło dwóch stoperów i przeciwnikowi oddali piłkę. Ale fakty są takie. Nie da się ukryć, że ruch z pewnością robił lepsze wrażenie. Ja jako trener mogę zazdrościć tej drużynie, że miała na boisku dzisiaj
Łukasza Surmę. Byłoby nielegancko, żebym mu jeszcze teraz liczył, ile ma lat, ale jego mądrość na boisku przy pomocy jeszcze Starzyńskiego, dwóch pomocników, była aż nadto widoczna. Jestem absolutnie zawiedziony wieloma meczami, szczególnie na własnym boisku. Natomiast drobek punktowy jest, wszystko na to wskazuje, potwierdzeniem z jednej strony umiejętności piłkarzy, tych, na który klub stawiał szczególnie, a ci, którzy czekali na swoje wejście na boisko niektórzy nawet rok, dwa. Niestety zmiany to potwierdziły, nie potwierdzali swoich umiejętności piłkarza ekstraklasy. Smutne, ale to się zbliżało właśnie do takiego końca, bo w tej chwili, żeby narzekać, że brakowało szczęścia, no to nie byłoby to powiedziane w moim stylu. Dziękuję bardzo.